witamy serdecznie. Dzisiaj mamy okazję porozmawiać, podsumować właściwie Olimpiadę Młodzieży, turniej bokserski. Panie trenerze, miał Pan okazję przez parę dni obserwować młodych zawodników, którzy niewykluczone za chwilę będą u Pana w kadrze. Jakieś przemyślenia, jakieś nazwiska, które trener zauważył? No na pewno, to znaczy nazwiska już na pewno są znane. Zawodnicy, przede wszystkim ci, którzy uczestniczyli w Mistrzostwach Europy, tak, w bieżącym roku. Rocznik 2005 przede wszystkim interesuje mnie, gdyż właśnie już od nowego roku, że tak powiem, zostaną dokoptowani do kadry juniorów jako pierwszy rok juniora. Jakieś nazwisko szczególnie zapadło? Jakiś zawodnik, który podobał się bardzo? Tak, może tak, wiadomo, jeżeli chodzi o Nikolasa, tak, Kuczerenko i tak, Pera, wiadomo, zawodnicy ci są znani na arenie, ale chciałbym tutaj pochwalić w wadze plus 80 kg Krukowskiego Dawida z Boxing Sokółka, który no, myślę, że zrobił niespodziankę, gdyż Ochnicki jest już to doświadczony zawodnik. I no, został mistrzem. No właśnie, walki finałowe, można powiedzieć, zacięte. Naprawdę ci młodzi chłopcy już sporo potrafią. Typował trener właśnie kolejnych zawodników do kadry? Nie, no, mamy po prostu taki przegląd informacji. Na razie muszę się skupić tak przed zbliżającymi się mistrzostwami Europy. Wiadomo, mam tutaj jakiś taki pogląd, tak, co trzeba byłoby poprawić, na pewno jakieś tam swoje przemyślenia, ale tak jak mówię, będziemy się widzieli na pewno po nowym roku, jakieś tam pierwsze zgrupowanie. Na razie skupiam się na mistrzostwach Polski juniorów, które już niedługo 31 zaczną się sierpnia, więc tu tam będzie też taka selekcja, dość sporo zawodników będzie, nowe wagi, tak, więc to troszkę nam się pozmienia. No i wiadomo, już niedługo październik, Mistrzostwo Europy w Budwie, Czarnogóra. No właśnie, jest co robić, wiadomo, do czego się przygotowujemy. Te przygotowania w tej chwili, taki obóz, kiedy planujecie? Tuż zaraz po Mistrzostwach Polski, Mistrzostwa Polski kończą się 5 września, 10 już rozpoczynamy pierwsze zgrupowanie w Wałczu. Następnie drugie zgrupowanie mamy w Giżycku, dosłownie tam 2 dni przerwy. No i tutaj mogę dodać, że na chwilę obecną mamy potwierdzenie przyjazdu ekipy kadry z Niemiec, Litwy i z tego, co wiem na chwilę obecną, deklarują się również Estończycy oraz Anglicy. Więc gdyby udało nam się zorganizować takie międzynarodowe zgrupowanie, byłoby bardzo super, tym bardziej właśnie taki okres przed Mistrzostwami Europy. To jest planowane w Giżycku właśnie? W Giżycku, tak, od 25 października do 25 września do 2 października. I potem już byśmy sobie schodzili, jak to się mówi, na tą szybkość. Czyli ten obóz w Giżycku to taki najcięższej pracy, krótko mówiąc. Tak, taki typowo sparingowy, tak. No, dużo będziemy korzystali wzajemnie z pobytu tych ekip. Bardzo fajna wiadomość, bo jeżeli dojdzie do skutku, no to jest naprawdę zróżnicowany repertuar z tak, i najprawdopodobniej, tak jak przed Mistrzostwami Świata też mieliśmy właśnie takie międzynarodowe zgrupowanie i na koniec był oficjalnie mecz, więc punktowane walki. Myślę, że jeżeli jesteśmy w trakcie, że tak powiem, dogrywania tematu, jeżeli się uda, to postaramy się, żeby to był nawet 2-dniowy mecz. To może być wartościowy sprawdzian, taki ostateczny przed samymi mistrzostwami, prawda? Tak jest. To w takim razie trzymam kciuki, żeby wszystko się udało, przede wszystkim, żeby zawodnicy byli zdrowi, żeby nie było żadnych kontuzji. Dziękuję.